Czekajcie, jak on miał już... już zapiór, teraz pomyliłam, kurde! No ale nic. Oglądajcie, oglądajcie. Gmail. Dbajcie o swoje ciało i ciało! Ani Hoseyo, witam was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiejszy film powstał z tego powodu, że oglądam dramy, kocham dramy całym życiem, K-pop i w ogóle. Ale słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o dramach, czyli tak jakby serialach azjatyckich, koreańskich, chińskich i takim tam innych rzeczy. W ostatnim czasie przez cały miesiąc oglądałam dramy i obejrzałam ich łącznie 5. Dokładnie tak. No i słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o dramach, ale to nie muszą być akurat dramy. Więc słuchajcie, zacznę od tego, że jeśli macie wolny czas i chcecie sobie poglądać seriale, na przykład jak dramy i po prostu lubicie Azjatów, lubicie na nich patrzeć, to myślę, że to jest serdecznie filmik dla was. Ale jeśli w ogóle tego nie lubicie, to myślę, że możecie stąd iść sobie i pójść do następnego jakoś filmiku mojego lub po prostu opuścić mój kanał, wyjść i pa pa. Chyba, że was naprawdę tak mój entuzjazm budzi do życia i chcecie popatrzeć, jaka jestem w ogóle entuzjastyczna. Chyba to jak coś mówi. No, dokładnie tak, więc możecie mnie słuchać. Dokładnie tak. Więc bez przedłużenia myślę, że zaczynamy więc z pierwszym dramą, jaką obejrzałam w swoim życiu. Tak. Jest to My Strange Hero, czyli piękna drama. Naprawdę śliczna. Mamy główną bohaterkę, czyli Su Sujong, chyba tak. I mamy głównego bohatera, czyli Kanboksu, całym życiu Kanboksu. Buziaczki dla niego, bo jest naprawdę no, przystojny chłopczyk, no. No i słuchajcie, będę się wspomagać telefonem, ponieważ już no nie da się tego tak jakby dobrze zapamiętać, też co to są inne nazwy. Więc opowiem tak, że jest to 32 odcinki i te 32 odcinki trwają po 30 minut. Dokładnie tak. I ja z tą dramą porałam się w niecały tydzień. Więc szybka drama. Oczywiście linki do wszystkich dram będziecie mieć w opisie, więc jeśli was coś zaciekawi, to możecie tam wejść i sobie oglądać. Wszystko jest tak naprawdę z polskimi napisami, więc jeśli tak wy nie lubicie czytać napisów i się nie możecie skupić, to myślę, że no też to by było słabo, ale powiem wam, że jak ja po prostu nie umiem się skupić, to już się tak w ogóle wdrążyłam w to czytanie, że coraz lepiej, na przykład szybciej czytam po polsku. Tak po prostu szybko i skupiam się na tym, więc to nie jest taki jakiś tam minus, jak uważacie. Cała drama polega na tym, że dwojga, oczywiście tych głównych bohaterów, jest zakochanych w sobie. I niestety z takiego powodu, jakimś jest wypadek i zdrada, muszą się tak jakby rozstać, każdy idzie w swoją stronę, każdy w drugą. No i się spotykają po 9 latach, kiedy właśnie Su Sujong zostaje nauczycielką, a Kanboksu jakby sobie zostaje wtedy właśnie wywalony ze szkoły i wraca po tych 9 latach, jako 25-latek, tak mi się wydaje, na studia, czyli studiuje, nie wiem, czy 30 czy 25 lat i właśnie on studiuje, a ona go uczy. I w ciągu tych lekcji zaczyna się rozwijać dalsza miłość, zaczynają się wspomnienia, zaczynają rozwiązywać problemy, które nie mogli rozwiązać jakby kilka lat temu. Oczywiście na pewno teraz widzicie przebitki, jak ten serial drama wygląda. My Strange Hero możecie obejrzeć na Wiki, oczywiście link macie w opisie, więc jeśli was ta drama zaciekawiła, to możecie przejść do oglądania. Oczywiście, jak żeby to nie było, gdybym nie kalęczyła angielskiego, więc kolejną dramą, którą obejrzałam, świetna drama. W ogóle wszystkie są świetne dramy, przepraszam, żeby to się powtarzać, ale te dramy są naprawdę świetne, no. No, po prostu Bóg to wymyślił, no jak to możliwe. No i słuchajcie, kolejny drama jest One and Another Him. Myślę, że to dobrze przeczytałam. No i słuchajcie, ta drama jest nowa, bo w 2018 roku powstała. Chyba tamta też była nowa, ale dobra, nieważne. No i słuchajcie, ta drama jest z Chin i ona ma 24 odcinki po 45 minut. Tą dramę oglądałam na YouTubie, ponieważ na Wiki były tylko pierwsze 4 odcinki przetłumaczone na polski, a reszty nie było, więc link będziecie mieć w opisie. I słuchajcie, ta drama jest naprawdę świetna. Naprawdę świetna. Mimo tego, że cała jakby drama rozgrywa się pomiędzy dwoma głównymi bohaterami. Lin Jun i Xiaowenem. Xiaowen po prostu no, piękny chłopczyk, kolejny śliczny chłopczyk, którego bardzo kocham. I słuchajcie, pomiędzy tym, że ta drama rozgrywa się pomiędzy dwoma tak jakby bohaterami głównymi, oczywiście jest na przykład... Czekajcie, jak on miał? Parzona bułeczka na parze. Właśnie ją macie tutaj. Czyli ona jest Namu i Dendeng.
Tak, Denden. Więc powiem wam, że jeszcze wiele, wiele, ale tu wiele innych bohaterów, ale właśnie to są tacy najważniejsi. I słuchajcie, mimo tego, że ta cała akcja rozgrywa się pomiędzy Xiaonem a Lin Jun, to jest na przykład druga wersja, na przykład pary słodkie, jest kolejna wersja pary, która jest zakochana. Myślę, że tam jest 6 par takich między... są jakieś relacje, więc mimo tego, że naprawdę cała drama się rozgrywa pomiędzy dwóch, to też są jakieś takie miłostki w innych aktuarach. Ale opowiem wam, o czym polega ta w ogóle drama. Więc słuchajcie, jest Lin Jun i jest Denden, które wyjeżdżają, oni są przyjaciółmi i wyjeżdżają do Tunezji, Turcji, nie pamiętam gdzie to było. I właśnie Denden spotyka Namu, a Lin Jun spotyka Xiaoena. Więc tak jakby razem się spotykają, chociaż mimo tego, że nie wiedzą. I w ciągu po prostu tej wyprawy nawiązuje się trochę zboczona sytuacja pomiędzy Lin Jun, która zobaczyła jakby narząd męski chłopaka. W ogóle nie dziwcie się tego, bo to jest praktycznie wszędzie jak dziewczyny zobaczyły narząd męski chłopaka. Tak jest w dramach, nie wiem dlaczego, ale praktycznie w każdej. No ale i tak się po prostu poznają. W końcu Lin Jun wraca. Ona jest cały czas zakochana w swoim jakby wujku, który ma 40 lat, a ona ma 19-18. No i niestety ten związek, no z tego powodu się tak jakby rozstali. No i niestety właśnie ona cały czas go kocha i nic o nikim innym nie myśli niż o nim. I w końcu właśnie Lin Jun idzie na uniwersytet, tam spotyka właśnie Xiaoena, który właśnie się tam spotykają i on jest bardzo dobrym geniuszem matematyki, a ona no, no powiem, że tak średnio, tak jak ze mną, więc on jej taki by uczy tej matematyki, razem tak jakby te relacje się powiększają, ale oczywiście Lin Jun nic nie czuje do Xiaoena i Xiaoena nic nie czuje do Lin Jun, ale w końcu jakby zamieniają się aparatami w końcu w tej Tunezji i jak tylko się pstryknie aparatem, to tak jakby postać Xiaoena się nie zmienia, ale zmienia się dusza w tą jakby... No powiem wam, że to jest poplątane, ale ja wam próbuję to wytłumaczyć, zrozumcie mnie. Dla mnie też jest ciężko, więc żeby wam też nie zdradzać dużo, jakby ta postać Xiaoena, dusza Xiaoena z 19 lat wstajmy, zmienia się jak właśnie w tą postać starszego mężczyzny, czyli właśnie w wujku, w którym się zapochała Lin Jun, ponieważ obie postacie czują jedno i to samo do Lin Jun. I właśnie tak jakby między sobą mają taką rywalizację, ale właśnie w ten sposób też Xiaoena odkrywa swoją jakby relację z Lin Jun. Pogmatwane, wiem. Ja wam też to próbuję wytłumaczyć. No i w ten sposób nie wiadomo, czy Lin Jun zaakceptuje właśnie tego Xiaoena, 18-latka, który jest po prostu zapatrzony w siebie, nie myśli o innych i nie chce mieć przyjaciół. Tyle, dobrnęliśmy, więc jej. Drama jest naprawdę, naprawdę świetna i powiem wam, że naprawdę, naprawdę jest świetna. Naprawdę. Oglądałam ją właśnie w święta i powiem wam, że naprawdę z każdym odcinkiem chciałam oglądać kolejny i kolejny i kolejny. Z czego obejrzałam ją chyba w 4 dni, tak mi się wydaje. Ale naprawdę, naprawdę jest świetna. Oczywiście widzieliście pewnie przybitki, więc jeśli was zaciekawia, to link jest na dole. Trzecią dramą, którą oglądałam i myślę, że to jest najlepsza drama, jaką oglądałam do tej pory i najlepsza jakby jeśli chodzi o montaż, o grę aktorską i o całą fabułę, jest to W, czyli Dwa Światy. Mamy główną aktorkę, czyli słuchajcie, Oh Jin-jo, na pewno jest inaczej, ale nic, nic. I Kanga Cheola, czyli naprawdę też przystojny chłopak, naprawdę. No i słuchajcie, i to się tak jakby zaczyna tak, że właśnie główna aktorka, czyli Oh Jin-ju chyba tak, czyli uznajmy, że to jest Nona, słuchajcie, bo ja się już drążyłam, że to jest Nona, bo tak ją nazywał taki poboczny bohater, więc to jest Nona, a Kanga Cheola, czyli Nona jest jakby z świata realistycznego, w którym teraz żyjemy i ma ojca, który prowadzi komiks. W tym komiksie jest głównym bohaterem Kang Cheol, czyli wybitny strzelec, który po prostu super strzela. Jest umięśniony, takie tam rzeczy i w ogóle ma swojego ochroniarza, sekretarkę i w ogóle to jest taki świat komiksu i ojciec próbuje za każdym razem zabić Kanga Cheola. Dlatego, że chce już go skończyć, bo okazało się, że on jakby to jest inny świat i ten świat żyje. Ona próbuje w jakiś sposób, nie wie co się stało i w jakiś sposób zostaje wciągnięta w ten komiks i ratuje właśnie za każdym razem Kanga Cheola. Tak. I pomiędzy nimi bierze się tak jakby relacja,
jedna dziewczyna, właśnie ta dziewczyna, ten chłopak zakochują się, mimo tego, że są w oddzielnych światach. Gdy Nona wchodzi do świata komiksu, komiks się sam tworzy, jej ojciec nie rysuje, tylko po prostu sam komiks się tworzy, tak jaką scenkę, co robiła w tym drugim świecie, tak się właśnie komiks dąży i ludzie po prostu czytają ten komiks. Największą uwagę w tej całej dramie zwrócił na mnie drugoplanowy po prostu aktor. Jest to właśnie Park Subong. I on w jaki sposób to zagrał, w jaki sposób po prostu udawał płacz, w jaki sposób się śmiał, to jest naprawdę genialne. Więc nie wiem dlaczego, ale właśnie on mi zwrócił taką największą uwagę. Jest to oczywiście romans, fantasta i jest to 16 odcinków, które trwają 1 godzinę i oczywiście jest to na wiki, więc link macie w opisie. Kolejną dramą, czy już czwartą, którą obejrzałam i chciałam się tak jakby uwolnić już od tych dram i już mi się tak jakby nie chciało oglądać, ale chciało, więc jest to drama The Night of the Comet. Jest to drama taka dosyć normalna, nic się w niej takiego aż nie dzieje. Mamy główną bohaterkę, czyli, czekajcie, Lin Xiuxiu, chyba tak. I mamy głównego bohatera, czyli Chang Cheo. Tak, Chang Cheo. I właśnie ten Chang Cheo, będąc w jednym świecie, podczas komety idzie do świata, w którym po prostu jest o 2 lata wstecz. I tam właśnie spotyka Xiuxiu, która po prostu jest zakochana w nim, można tak powiedzieć, bo jest jego fanką i właśnie ta drama polega na tym, że nawet fanka może być zakochana i żyć razem w jednym związku z idolem. No, może ja kiedyś z Markusem będę. I właśnie kiedy wraca do tego świata, 2 lata wstecz, spotyka swojego bliźniaka, czyli tego praktycznie samego, tylko z innym charakterem. No i co? Znowu staje się gwiazdą, ta osoba właśnie Xiuxiu jest wielką jego fanką, robi mu zdjęcia, w końcu pomiędzy nimi doznaje się jakaś relacja i cały czas Chang, czekajcie, jak on miał już, już zapomniałam, Chen Kao dbał właśnie Xiuxiu, no i tak doznaje się właśnie ta relacja, ale nie powiem wam zakończenia, bo zakończenie mnie wkurzyło. No ale nic, oglądajcie, więc słuchajcie, no ta drama jest liczna, też taka, powiem, że obyczajowa, normalna, powiem, że jakoś nie dostałam jakiegoś wstrząsu takiego, żebym ryczała, płakała czy coś. Taka już myślę, że się tak przyzwyczaiłam do dram i taka jest normalna. Ale dla początkujących, którzy jeszcze nie oglądali dramy, to może być wielkie przeżycie, więc wiecie, bywały lepsze, ale ta też jest w miarę, można ją obejrzeć, naprawdę też dużo nauczyła. No. I ostatnią dramą, którą skończyłam przedwczoraj, jest to, słuchajcie, Dragon Day You Are Dead. I to jest drama, która ma aż 2 sezony, z czego jestem bardzo zadowolona, bo to jest pierwsza drama, która ma 2 sezony, tak, którą obejrzałam. Jest naprawdę świetna, świetna, świetna. Pierwszy sezon ma 20 odcinki i te odcinki trwają po 25 minut, więc naprawdę króciutko dosyć. Ja w tą dramę się uwinęłam w 4 dni oba sezony i kolejny, drugi sezon ma również 20 odcinków po 25 minut. Całą dramę obejrzałam na YouTubie, ponieważ nie mogłam nigdzie jej znaleźć, dlatego na YouTubie, więc oczywiście link jest w opisie. Drama została wyprodukowana w Chinach i jest to oczywiście dramat, więc słuchajcie. Pierwszy sezon, myślę, że możemy na to najpierw zwrócić uwagę, że pierwszy sezon skupia się na jakby szkolnej przemocy. W ogóle jeśli chodzi o studia. Mimo tego, że są to studia, czułam się jakby to było liceum i czułabym się jakbym tam chodziła do szkoły, więc cała drama jakby się skupia właśnie na takiej miłosnej, szkolnej miłości. Miłość? Nie. O szkolnej miłości, tak. Więc cała drama się tak skupia. O przemocy, o właśnie takim, wiecie, o takiej szkolnej grupce takich, no, wiecie, że on nie da się do nich dogadać w ogóle. A cały już drugi sezon skupia się właśnie o takim życiu dorosłym. Kiedy właśnie mają swój domek, w końcu jakby rodzice nie pozwalają im ze sobą być i w ogóle takie, no już muszą stawiać czoła. Przedstawiam wam na początku głównych bohaterów, bo pewnie nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc mamy Jimmy i czułam się jakby płanią po prostu, chociaż w niektórych okresach to w ogóle Jimmy, więc mamy główną bohaterkę i mamy długiego Ri. Long Ri,
właśnie, tak, to było to. Lowry, więc tak. I mamy właśnie oni, sądzę, są jakby zakochani, ale w dosyć dziwny sposób się je poznali, ponieważ Lowry prześladuje Jimę i każe jej być swoją służącą, jej być swoją dziewczyną. I słuchajcie, cała drama jest liczna i właśnie wtedy Lowry jest jakby takim, wiecie, bogatym, bo jest z rodziny długich, czyli Long, i tam w ogóle jest każdy bogaty, a Jimę jest takim, no wiecie, normalnie mieszka w bloku i tak jakby, no nic. I ona właśnie się przemieszcza z innego, przemieszcza się właśnie na studia i tam właśnie poznaje Lowry. Oczywiście Jimmy jest, bardzo dobrze się uczy, bardzo dobrze biega, jest ze wszystkim dobra, a Lowry w ogóle właśnie się nie chodzi do szkoły, mimo tego, że to jest właśnie jego tak jakby szkoła, bo to jest szkoła jego rodziny, czyli rodziny długich. I on praktycznie nie chodzi do szkoły, ale świetnie się zna na samochodach, jest mechanikiem i naprawdę jeździ takim zarąbistym samochodem, słuchajcie. No, więc... może ich to coś przyciągnie. Oczywiście nie będę zdradzać dalej, bo jeszcze jest drugi sezon i w drugim sezonie pojawia się nowa bohaterka. Naprawdę świetna, taka 15-latka, taka, myślę, że w takim moim wieku. Też naprawdę świetna. Co mogę powiedzieć? Oczywiście mimo tego, że ta cała jakby fabuła rozgrywa się pomiędzy dwóch osób, oczywiście są też jakby inne, jakby na przykład spadek, na przykład nie... jest jakby starszy związek, który też nie może być razem. Jest kilkanaście związków, więc też to naprawdę jest taka, nie tylko się opiera na przykład na dramacie, na jakimś związku miłości, ale też na przykład o jakichś takich poważniejszych rzeczach i też jest warta obejrzenia. Przez te 5 dram wiele się dowiedziałam w ogóle o Azji, o Korei, o Chinach i Japonii. Jak na przykład dla mnie to jest w ogóle głupie, jak można taką wielką ranę czyścić patyczkiem do uszów. Praktycznie w każdej dramie zauważycie, że jakakolwiek rana jest czyszczona patyczkiem do uszów. Więc no wiecie, no nie wiem, no nie można wziąć gacika, no ale myślę, że to już jest u nich tak popularne. Kolejną taką jest rzeczą, że u nich życzy się, jak my mówimy, dużo zdrowia, na przykład jakoś żegnamy i nie będziemy się nim widzieć, tak, czyli dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze. I słuchajcie, do u nich się życzy, dbaj o siebie, dbaj o swoje ciało i za każdym razem dbaj o siebie, dbaj o swoje ciało, więc coś pięknego, słuchajcie, ja chyba będę do was mówić, dbajcie o swoje ciało i ciało. O, ej, dobre, dobre, dobre. No i słuchajcie, więc no, dużo też właśnie możecie się dowiedzieć poprzez oglądanie dram, ja naprawdę bardzo dużo się obejrzałam i przed sobą mam jeszcze około 20 dram, więc jeśli was to w ogóle zainteresuje, to oczywiście, oczywiście nagram kolejny odcinek, jak żeby inaczej, chociaż ja to w ogóle nie umiem tłumaczyć, więc no wiecie, no mogłam coś pokręcić oczywiście, jak na przykład te nazwy. Tak. No ale co, już myślę, że to koniec na tym filmiku, bo... oj, będzie długi, będzie to. Więc pamiętajcie o łapeczkę w górę, o subskrypcji na moim kanale, o zostawienie komentarza, bo rozdaję wam serduszka. No i co? Do zobaczenia już w kolejnym filmiku i bye!